Cześć kochani, dzisiaj taka krótka historia. Krótka historia, która stoi pod prąd temu, co czasami myślimy, bo zwykło się mówić, że to humanizm postawił człowieka w centrum. Że humanizm postawił człowieka w centrum. Ja bym chciał przeczytać fragment dzisiaj z Ewangelii Marka, z 3 rozdziału, i to jest pierwszych kilka wersetów, kiedy Jezus tak naprawdę postawił człowieka w środku, postawił go w samym środku tej krótkiej opowieści, postawił go w środku tego zgromadzenia synagogalnego, dlatego że w pewnym momencie w synagodze był człowiek, który miał uschłą rękę, a ludzie się zastanawiali, ludzie, którzy na to patrzyli, zastanawiali się, czy Jezus uzdrowi tego człowieka, czy nie uzdrowi. I Jezus wywołał tego człowieka z uschłą ręką, pisze ewangelista Marek, postawił go w środku i spytał, czy wolno w sobotę, czyli w szabat, w święty dzień, uzdrawiać, czy nie. I to wiadomo, był religijny problem, to było religijne pytanie, które zadawali sobie wtedy ludzie. Wiecie, to były pytania, które my czasami sobie lubimy zadawać, o zakres przykazań, tak, wiecie, sprowadzić relacje z Panem Bogiem do takiej kazuistyki, wolno, nie wolno, ile prawda, jak nie wiem, ile wolno poflirtować, żeby to nie było cudzołóstwo, ile wolno wypić piw, żeby to nie był grzech, jak ważne muszą być powody, dla które w niedzielę, nie wiem, nie pójdę do kościoła i tak dalej, kombinujemy, zamieniamy relacje z Bogiem, wiecie, w jakąś taką tempą kazuistykę. I to było takie pytanie właśnie tych ludzi o przepisy, o to, czy w sabat to już będzie praca, uzdrowienie, czy nie praca. A Jezus postawił tego człowieka w środku. No właśnie, postawił człowieka w środku i powiedział, człowiek jest w środku. W samym środku człowiek jest pytania o to, co jest przykazaniem, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Czy wolno temu człowiekowi pomóc, czy nie. I wiecie, i tam potem... Wiecie, ci ludzie, którzy tą odpowiedź usłyszeli, Jezus oczywiście go uzdrowił. Jezus go oczywiście uzdrowił, bo nie ma przykazania, które powstrzymałoby Boże Królestwo. To też jest kolejna puenta z tej historii. Nie ma przykazania, które powstrzymałoby Boże Królestwo. Nie ma przykazania, nie ma takiego religijnego nakazu, który by powstrzymał Boga, który chce człowieka uratować. I to działa w kilka stron, wiecie. Nie ma takiego przykazania, nie ma takiego... nakazu, który powstrzymałby Boga przed uratowaniem człowieka. Nie ma takiego przykazania, którego złamanie powstrzymałoby Boga od wychodzenia naprzeciwko drugiego człowieka. O tym jest ta historia. A ci ludzie, którzy to usłyszeli, oni się wściekli, bo to uderzyło w ich sposób myślenia o Bogu. Właśnie jako Bogu, jako sankcji albo jako kij na innych ludzi. Że Pan Bóg jest po to, żeby nim straszyli, że Pan Bóg jest po to, żeby oni właśnie zrobili na nim dobry interes, że Pan Bóg jest po to, żeby oni innych mogli nauczać, w tym sensie zrobili interes, innymi mogli zarządzać ich relacją z Panem Bogiem. A Jezus to wszystko, wiecie, odwrócił do góry nogami, robiąc prosty gest, stawiając tego człowieka w środku i mówiąc, sytuacja tego człowieka jest samym środkiem odpowiedzi na pytanie o działanie Boga w świecie, o działanie Boga w naszych czasach. Oczywiście ci ludzie wyszli zdenerwowani, wyszli wściekli z tego spotkania i ewangelista Mateusz i ewangelista Marek piszą, że od tej pory naradzali się, jak go zabić. Ewangelista Łukasz pisze, że wyszli po prostu rozłoszczeni, że wyszli, wiecie, bardzo mocno wzburzeni, zdenerwowani, zezłoszczeni. Natomiast ewangelista Marek, jako jedyny chyba dodaje spośród wszystkich trzech synoptycznych autorów, że kiedy Jezus postawił człowieka w środku i oni zobaczyli, że Jezus to wszystko przedefiniował, że potrzeba tego człowieka jest w samym środku pytania o sens przykazań, że uratowanie człowieka jest w samym środku pytania o religijność człowieka, o relację człowieka z Bogiem. I kiedy oni tego nie chcieli przyjąć i zrozumieć, nie chcieli zaakceptować mocy tego przedefiniowania, ewangelista Marek ładnie pisze, a Jezus spojrzał na nich ze złością. Jezus spojrzał na nich ze złością. I wiecie, dużo mówimy o miłosiernym Bogu, o kochającym Bogu, o Bogu wychodzącym do człowieka, szukającym człowieka, ale w Ewangeliach jest bardzo dużo też opowieści o tym, kiedy Bóg się wkurza,
Kiedy Jezus patrzy ze złością, kiedy Jezus wywraca stoły, kiedy Jezus patrzy z oburzeniem albo kogoś krytykuje i za każdym razem, kiedy Jezus właśnie udziela takich, tak patrzy ze złością, widzimy, że to, co Boga wkurza, to właśnie to, kiedy pojawia się religijna hipokryzja, kiedy pojawia się religijna hipokryzja, kiedy tak bardzo nie rozumiemy, o co wchodzi w Ewangelii, o co chodzi w relacji Pana Jezusa. Przepraszam, że nie patrzyłem w obiektyw, ale machałem też, odmachiwałem naszemu gospodarzowi i chcę wam powiedzieć, udostępniajcie te vlogi swoim znajomym. Myśmy przyjechali, ja nawet nie mówiłem, czym się zajmuję, nie mówiłem, że jestem pastorem i tak dalej. Moja córka się zdradziła, a potem gospodarz, z którego gościnności tutaj korzystamy, wszedł na kanał, ogląda te vlogi i fajną one robią robotę. Więc jeżeli też możecie swoim znajomym, przyjaciołom wysłać, to może tak jak panu właścicielowi tego miejsca, w którym wakacjujemy, tak samo waszym przyjaciołom, waszym znajomym, może te filmy się spodobają. Więc udostępniajcie, rozsyłajcie, miejcie udane wakacje, miejcie słoneczną pogodę. Dzięki za wasze wszystkie udostępnienia, łapki w górze, dzięki za wasze wsparcie na Patronite, dziękuję za to, że w ogóle wspieracie to, co robię, czy dobrym słowem, czy chęcią bycia częścią tego projektu. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.